Siemanko, z tej strony Araulen. Witam was w pierwszym odcinku z Professional Farmer 2014 America DLC. Już mam DLC i wreszcie mogę coś nagrać. Mówię od razu, że odpaliłem je tylko na chwilkę, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda. I resztę będę poznawał na odcinkach, żeby było fajnie, więc utworzymy nowy profil. Nazwijmy go DLC. I odpalamy. Jak widać od razu zmianę menu, dość dużą zmianę menu. Głośność muzyki zmniejszymy. Dźwięki może do... Tak, powrót. Lubię takie prostotę, ale osobiście chyba jest według mnie aż zbyt prosto. Okej, więc wybieramy USA. I to nam się ładuje szybciutko. Jak będą wyglądały odcinki? Po części to będzie recenzja. Recenzja, ciężko powiedzieć recenzja, w końcu sam będę to poznawał. W każdym razie, podobnie jak zaczynałem z SFM 2014. Tyle, że tam już grałem miesiąc przed nagrywaniem, więc jakoby tak nie poznawałem tego na odcinkach, a tutaj tak będzie. Więc zaczynamy. Witaj w symulatorze Farmy 2014 i podążaj za wskazówkami. Jej. Oto twój garaż, miejsce, w którym możesz parkować swoje pojazdy. Wejdź do traktora, no! Z tego co wiem, tu jest dość dużo tych zmian. Sam DLC ważyło 1,4 giga, więc trochę tego jest. Istnieją dwa rodzaje skrzyń biegów, ręczne i CVT bezstopniowe. W ręcznych skrzyniach stosuje się kombinacje przełożeń kół zębatych dla poszczególnych zakresów prędkości roboczych. W ogóle jak widzicie, nowy interfejs. Może niekoniecznie jakiś powalający, ale... Dobra, jedź. Przełączanie działa jak działało? Tak. Przerzucaj. Okej. Zdeczka liczyłem na trochę więcej FPS-ów. Otwórz. Sesja benzynowa. Zdecydowanie bardziej opłacalne jest kupowanie większej ilości paliwa i tankowanie twoich pojazdów w tym miejscu, niż robienie tego za każdym razem podczas wizyty w mieście. Ciśnij Enter. Zatankuj. Okej. No i co dalej? Podążaj za wskazówkami. Z tego co widzę, modele trochę poprawione. Lindner troszkę inaczej wygląda. Na plus. Kurczę, jak mało FPS-ów. No co tam? To jest twoja zagroda dla bydła. Wyjdziemy z traktora. Kai. Tu. A tam co mamy? To jest twój kurnik. Wow, mój kurnik się moich kur. Odejść do silosu. Kurczę, dlaczego to wszystko jest tak szybkie? Czemu nie mogę wysoko skakać? Dawaj, no szybko, szybko! Zebrane plony przechowujesz w silosach. Możesz kupować silosy dla wszystkich rodzajów ziarna, a następnie je ulepszać, zwiększając ich pojemność. Wow! Wow! No, co dalej? Jeju, i teraz będziecie mnie po całej farmie prowadzać? Serio? Z tego co wiem, jest dużo nowych licencjonowanych maszyn. To co? Ale konkretów nie znam. To się okaże, co tam. No co to mamy? Opuść traktor. No już opuściłem traktor. Przyjdź teraz bliżej twoim maszynom. Większość z nich obsługuje się według tego samego schematu. Dobra, i co dalej? Nowe zadanie, opuść traktor. To muszę teraz iść do niego i go opuścić? Nie, nie muszę. Pług. No patrz. Co ty nie powiesz? Nie wiem, jak pół wygląda. Cultivator. Siewnik. Rozsiewacz.
prasa. Jeju, długo jeszcze? Friend, tak, przyjacielska jest ta prasa, zdecydowanie. Podążaj za wskazówkami. No co dalej? No patrz, mam również przyczepę! Fliegel! Ja pierdzielę. Jedź raz na pole, nie założę się samo. Serio? Co ty nie powiesz? Mój Lindnerze! Siadamy! I jedziemy orać pole. Jej! No, naprawdę! Aby... od zaraz. Aha, no tak. Myślałem, że już chodzi o to, że muszę opuścić traktor. Jak mało FPS-ów. Nie. Auć. Dobra. Dawaj, podłączamy. Q. Udaj się na pole. Narzucamy szóstkę. Jak stąd wyjechać w ogóle? Jakieś rondo nam tu walnęli na środku podwórka. Kurczę, zryta kamera! Co się dzieje? Co jest grane? Serio? No serio? Playway, coś ty zrobił. Coś ty zrobił? Przeprowadź orkę. Jakieś małe to pole jak na Amerykę. O Jesus. Na którym to się orało? 2C chyba. Wrzucimy tempomat. Ogólnie, jeśli się nie mylę, jestem pierwszą osobą w Polsce nagrywającą to DLC. Nie wiem jak tam na świecie, czy ktoś już mi uprzedził, czy nie. W każdym razie mam... Dostałem je, właściwie pobrałem, bo dostać to dostałem od razu. Pobrałem je 3 godzinki po oficjalnej premierze na Steamie, więc nieźle. Nagrywam je wieczorem, więc w sobotę wrzucę jakoś w południe i będzie cacy. Wiem, że tam coś majstrowali z tymi klasami gleb. Nie wiem, co tam ostatecznie wyszło, bo wiem, że miałem brać udział w becie, ale niestety... wyszły pewne problemy tam z kluczami i nie dało rady, więc po prostu startuję już na oficjalce. Jeju, co byście z tą kamerą zrobili? Dawaj. Cóż, licencji na traktory z tego co widzę poza Lindnerami nie mają. Zawiodłem się troszeczkę. Liczę, że nadrobią to licencjami na maszyny. Trzeba będzie ponownie trochę zmodować grę, bo... się wszystko pokasowało. Ciśniesz. Dajesz, Michał. I albo mi się wydaje, albo zmienili dźwięk... traktora. Zresztą nie wiem, bo... na oryginalnych cisnąłem tylko na tym zielonym Lindnerze, a potem wymieniałem wszystko, podmieniłem te dźwięki i nie wiem ostatecznie jak to ten czerwoniutki brzmiał, ale wydaje mi się, że trochę coś tam pomajstrowali. Coś tu z tym terenem jest nie tak. Puh. Dajesz. Dobra. Ja to szybko zaorzę i widzimy się za chwilę. Wow, możesz wracać do domu. Szkoda tylko, że jeszcze nie skończyłem orać. Kurczę, z tymi zadaniami to jest naprawdę... Nie wiem jak to jest ustawione, że pokazuje, że mogę wracać do domu. W ogóle jak to liczy, że pokazuje 100% zaoranego terenu? I tak, mam tu dwa małe błędy podczas orki. Ale troszkę się spieszyłem i tak nie tego wyszło.
Ale to tam się kultywatorem zaprawi. Dobra. Ostatni przejazd. Potem ogarniemy przyczę. Jak ja orzej, jeju. Kurczę, cisnę jakoś tak szybko, dziwnie. Nie wiem, czy mu bieg mi się przełączył. Dobra. Ja to robię. Jest, jeju. Nie. Niech lepiej. Lepiej nie komentujcie tego. Lepiej nie komentujcie. Zapomnijmy o tym. Coś nie z tą kamerą przy podniesionych pługach na tym terenie. Dziwna. Dobra. 6C. Jedziemy na górę. Wow, drzewa poprawili. No właśnie, to jakoś wygląda. Chociaż nie wszystkie z tego, co widzę. Nie, nie mogę tak orać. Dobra, niech już tak zostanie. Jedziemy do domu. Raz, dwa. Może coś jeszcze, może to jeszcze zakultywujemy. Żeby mi tam nikt na czołówkę nie wyszedł. Przejedziemy tu? Przejedziemy chyba. Jeju, coś zryte jest tą kamerą. Aby dążyć maszynę, opisz ją za pomocą ciebie era, następnie wciśnij Q. Gdzie ona stała? Tu? Dobra. Teraz po kultywator mam rozumieć. Dobra. Idziemy. Udaj się na pole. Wow. Raz, dwa. Kultywatorem płynę szybciej. Dobra. Bieg obniżamy. 2D niech będzie. Albo 3C. I okej. Jedziemy. Uprawiamy raz, dwa. Będzie spoczko. Złóż Porsche, jak złóż? LOL! Wiedziałem, że to można składać i rozkładać. Z tego co widzę, nowa funkcja, która doszła. Bardziej uskryptowane maszyny. No taki mały jest sens składać. Dobra. Tam nam opuściło coś. Dobra, forward. Okej. Jedną stronę mam już za sobą. Aby przechylać orkę. Ojeju, trochę tam zostawiłem. Dobra.
Swoją drogą przydaje się ten tempomat. Jednak... I fajne, że nie ma konkretnie określonego tego tempomatu, tylko po prostu dobieram prędkość i mogę sobie wtedy wcisnąć ten tempomat. Ile mamy? 42%? Ale szybko idzie. Nie wiem, jak to tam nam gra zaprezentuje te nowe maszyny, te klasy gleb i te inne rzeczy. Jak nam szybko tego nie zaprezentuje, to sam to jakoś ogarnę na drugim profilu. Potem wam opowiem, jak to wygląda, bo sam jestem ciekaw, jak to rozwiązali. I podejrzewam, że was też to ciekawi, bo no to w końcu głównie te klasy gleb. Główna cecha tego DLC, więc naprawdę ważne. Ważna i ciekawa rzecz. Dobra. Możesz szybciej kultywować? Nie, ze 3 przejazdy jeszcze zostały. Szybko. Naprawdę te FPS-y muszą być takie małe. Jak ten gościu mały w tym traktorze. Ja pierdzielę. To jest na pewno ten sam geotrak, co w podstawce? Tak jakoś dziwnie ten gościu tu siedzi. Mam nadzieję przynajmniej, że chociaż przy tych Lindnerów jest więcej, a nie tylko 2, bo się trochę zawiodę. Zawiodę się. Playway, mam nadzieję, że nie poszedłeś na łatwiznę. Bo nikt nie daruje wam tego, że skupiliście się na jednej rzeczy, a reszta jest olana. Ja też nie daruję. Okej. Dawaj. Jeszcze. Dobra, tu już przejdziemy z boku. Cacy. Teraz nie wiem, od której strony powinienem zacząć, ale zacznę od prawej. Jedziesz. Nam zostanie ostatni przejazd już. Jeszcze może zasiejemy to? O ile nie będzie nam kazało po ziarno jechać. Wracać do domu. Nie, wolę to dokończyć. Dawaj. Okej. Ciekawi mnie też kwestia koszenia trawy, bo wiem, że tutaj jest. Chętnie bym... Ciekawi mnie po prostu, czy to są sprzęty licencjonowane, czy nie. I chętnie bym spróbował tego koszenia tutaj, jak to wygląda. Czy są pokosy, czy nie i w ogóle. Dobra, ostatni pasek. Szybko. Okej, ciśniemy. Skórki teraz 2 poleci. Dobra. Traktor nam, widzę, zaczął się już powoli brudzić. A troszkę tutaj pojedziemy sobie z kabiny. A co? Będziemy hardkorami. Kurde. Tu coś nie załapało, dobrze? Dobra, tam jedziemy. Idziemy. Dzisiaj taki odcinek na szybko. Ale myślę, że będziecie zadowoleni. DLC tak długo było zapowiadane na moim kanale. Że i wy, i ja jestem ciekaw, jaki jest ostatecznie efekt finalny. Dobra. Dobra, dawaj. Podnieś. I do tyłu. Dobra. Teraz pewnie będzie nam kazało kupić w sklepie nasiona, no tak.
kup nasiona w sklepie. Daleko to? Ale wielka mapa! Wiedziałem, że będzie duża, ale nie aż tak. Zbliżyłem się za bardzo do mikrofonu. Gdzie jest nasz cel? Tutaj, gdzie to było? To jest sklep z maszynami. Hola. Tutaj mamy 4 pola na start, z tego co widzę. Zwierzaczki. Mam tu nową kategorię zwierzaczki. I czcionka jest taka sobie. Nie, sprzedać dorosłe zwierzęta, żeby nie umarły ze starości. Sprzedaż dorosłych zwierząt jest opłacalna. Są droższe niż młode osobniki. Nie możesz sprzedawać jednorocznych zwierząt. Wow! Sprzedaj najstarszą krowę. Mogę sprzedawać zwierzaki. Mamy tutaj siano. Karmę dla drobiu, jakiś nawóz. A jak, słomy ma? Krów razem, jednoroczne lub młodsze. Dobra. Mechanika to nic się nie zmieniło. Pracownicy. Co tu mamy? Tylko tego Windnera chyba. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Ja raz, dwa jeszcze przelecę na nowym profilu do sklepu, jak to wszystko wygląda. I widzimy się już niedługo w nowym odcinku, drugim odcinku z Professional Farmer 2014 America DLC. Seria zapowiada się ciekawie, mam nadzieję, że będziecie ją chętnie oglądać. Zwłaszcza mam taką nadzieję po tym, jak SF14 początki były, jego początki na moim kanale były naprawdę świetnie oglądane. Więc liczę, że teraz też nie zawiedziecie, więc boja!